Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na Placu Zwycięstwa. Muzeum Stanisława Staszica przygotowało wystawę plenerową Dawne Centrum Miasta Nowy Rynek. Chcieliśmy Państwu pokazać to miejsce tak, jak ono wyglądało do 1945 roku. Gołym okiem widać, że Plac Zwycięstwa w porównaniu z tym, co było przed wojną, zasadniczo się zmienił. Przede wszystkim zwiększyła się ponad dwukrotnie jego objętość. Ze starej zabudowy właściwie żaden obiekt nie pozostał. Podobnie z ulicami, które wychodziły z Nowego Rynku. Trzy z nich, Mostowa, Młyńska i Mała Kościelna, już dzisiaj nie istnieją. Wystawa jest pomyślana w ten sposób, abyście Państwo przy pomocy fotografii i kart pocztowych mogli prześledzić, jak to miejsce się zmieniało na przestrzeni 50 lat, od końca XIX wieku aż do 1945 roku. Jaka była historia Nowego Rynku? Otóż powstał on po wielkim pożarze miasta w 1626 roku. Wtedy przybył do Piły sekretarz króla Zygmunta III Wazy Samuel Targowski. Musimy pamiętać, że Piła była wtedy własnością żony Zygmunta III Wazy, królowej Konstancji Austriaczki. I to za jej przyczyną Targowski przyjechał tutaj do Piły, aby wytyczyć nowe ulice miasta, wytyczyć nowy plac, który będzie centralnym jego punktem. Przyjechał tutaj do Piły w styczniu 1627 roku, wytyczył właśnie Nowy Rynek, czyli obecny Plac Zwycięstwa i kilka najbliższych ulic. Później ten plac stopniowo był zabudowywany, przez właściwie 300 lat pełnił funkcję centrum miasta, centrum życia administracyjnego, gospodarczego i handlowego. W czasie walk o miasto w 1945 roku większość budynków uległa zniszczeniu, po wojnie je rozebrano. Najważniejszą pierzeją Nowego Rynku była pierzeja zachodnia, czyli ta, którą Państwo widzą za mną. Po środku tej pierzei znajdował się ratusz, gdzie funkcjonowały władze miasta. Ratusz zbudowano w 1837 roku. W latach 80. XIX wieku został przebudowany, powiększony i uzyskał nową fasadę. Budynek był bardzo charakterystyczny, ponieważ jego szczyt był zwieńczony trzema iglicami, więc każdy mieszkaniec miasta z daleka rozpoznawał ten obiekt. W ratuszu oprócz magistratu znajdowało się kilka urzędów, a także komenda policji i areszt z pięcioma celami przeznaczonymi dla więźniów. Co jeszcze znajdowało się tutaj przy tej zachodniej pierzei? W pobliżu ratusza było atelier fotograficzne Antona Sikorskiego, nieco dalej Miejska Kasa Oszczędnościowa. Przy skrzyżowaniu z obecną bohaterów Stalingradu znajdował się dom handlowy kupców Prola i Berninga. Można było tam się zaopatrzyć w różnego rodzaju artykuły gospodarstwa domowego. Po drugiej stronie pierzei, u zbiegu z obecną ulicą Budowlanych, znajdowała się znana w mieście kawiarnia Glogera, która funkcjonowała właściwie do 1945 roku. Kolejną pierzeją rynku była pierzeja północna. Najbardziej znany obiekt przy tej pierzei to hotel Pruski Dwór. Hotel powstał w początkach lat 20. ubiegłego wieku. Posiadał 38 miejsc noclegowych. Na parterze znajdowała się kawiarnia, chętnie uczęszczana przez mieszkańców miasta, z widokiem na Nowy Rynek. Przy północnej pierzei rynku znajdowała się jeszcze znana i popularna winiarnia Brunona Pankina, a także dom handlowy, gdzie można było się zaopatrzyć w artykuły żelazne, szkło i porcelanę.
trzecia pierzeja Nowego Rynku, pierzeja wschodnia, dzisiaj pozbawiona zabudowy. Jest to ten zielony plac, który ściąga się od tutaj pomników przy Placu Zwycięstwa aż do hotelu Gromada. Dawniej najbardziej charakterystycznym obiektem przy tej pierzei był dom handlowy Lindenstrausa, z tego względu, że miał on bardzo charakterystyczną fasadę. Tutaj znajdowało się również kilka innych sklepów, między innymi księgarnia, filia wirtemberskiej fabryki wyrobów metalowych, filia fabryki Singer produkującej maszyny do szycia. Na pewno warto podkreślić fakt, że pod numerem 5 przy wschodniej pierzei rynku mieszkał Teofil Drozdowski. Był to Polak, działacz narodowy, wielki patriota. Był on jednym ze współzałożycieli Polskiej Rady Ludowej w Pile. Należał do Towarzystwa Śpiewaczego Halka. Był patriotą i człowiekiem, który nie wahał się zademonstrować swoją polskość. Przypomina o tym wydarzenie, jakie miało miejsce w grudniu 1918 roku. Wtedy władze niemieckie zaapelowały do mieszkańców miasta, aby udekorowały swoje domy flagami narodowymi. I Teofil Drozdowski przed swoim domem na Nowym Rynku wywiesił dwie flagi. Flagę Cesarstwa Niemieckiego i flagę polską. Flaga polska wisiała 2 dni, po czym została skradziona przez nieznaną osobę i wtedy Teofil Drozdowski wywiesił w witrynie swojego sklepu ogłoszenie, w którym informował, że przekaże nagrodę pieniężną temu, kto odnajdzie sprawcę tej kradzieży. Incydent ten skomentowała jedna z bydgoskich gazet, opatrując go zabawnym komentarzem. Pisano, że flagę zabrał zapewne jakiś Niemiec, obywatel Piły, który chciał być przygotowany na powitanie wojsk generała Hallera, które przybędą tutaj do Piły z Francji. I ostatnią pierzeją Nowego Rynku była pierzeja południowa, położona pomiędzy dzisiejszymi ulicami Śródmiejską a Bohaterów Stalingradu. Najbardziej znanym i rozpoznawalnym obiektem przy tej pierzei był hotel pod Złotym Lwem. Co ciekawe, hotel ten jest wymieniany już w latach 60. XIX wieku i już wtedy miał on opinię najlepszego w mieście. Kilkakrotnie nocował w tym hotelu król, a później cesarz niemiecki Wilhelm I Hohenzollern. Hotel dysponował 48 miejscami noclegowymi, dysponował restauracją, która słynęła ze znakomitej kuchni i bogatego wyboru win i piw. Znajdowała się tutaj również sala taneczna, gdzie odbywały się imprezy muzyczne i wieczorki taneczne. Do ciekawego wydarzenia doszło w 1934 roku. Wtedy do Piły przyjechała drużyna piłkarska Polonii Bydgoszcz, aby rozegrać mecz towarzyski z miejscową drużyną Herty. I po spotkaniu przedstawiciele Herty z jej prezesem Józefem Stukowskim zaprosili polską drużynę na oficjalny bankiet właśnie do hotelu pod Złotym Lwem. Na imprezę zostali zaproszeni również członkowie pilskiego magistratu oraz konsul Polski w Pile Tadeusz Drobniak. Przy południowej pierzei znajdowało się również wiele sklepów, duży salon fryzjerski dla pań i panów, apteka, najstarsza apteka w mieście, która mieściła się tutaj w tym miejscu przy południowej pierzei już w okresie staropolskim, w XVIII wieku. Wiemy, że w 1784 roku otrzymała ona przywilej na działalność od króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. U zbiegu pierzei z ulicą Śródmiejską w narożnym domu nocowała w 1806 roku królowa Luiza. Uciekała ona wówczas z Berlina do Królewca przed wojskami Napoleona, które zmierzały w kierunku wschodnim. Co ciekawe, w tym domu później mieścił się sklep z konfekcją męską i damską. W latach 30. prowadziły je panie
panie Klara i Helena Marx. Nie od dzisiaj wiemy, że reklama jest dźwignią handlu. Panie właśnie również stosowały się do tej zasady i na witrynie sklepowej wywiesiły oryginalną reklamę swojego sklepu. Brzmiała ona mniej więcej tak: mężczyźni z Nowego Jorku, Paryża, Berlina lub Dolaszewa z Kszatusza i Piły ubierają się w naszym sklepie. Po środku Nowego Rynku, w miejscu, gdzie obecnie się znajdujemy, stał kościół ewangelicki nazywany miejskim. Była to nieduża świątynia, charakterystyczną wysoką wieżą. Wejście do tego kościoła znajdowało się od strony południowej, czyli od obecnej ulicy Śródmiejskiej. Kościół zbudowano w latach 1806-1822. Początkowo była to nieduża świątynia z małymi oknami, kryta dwuspadowym dachem, na pierwszy rzut oka w ogóle nie przypominała domu Bożego. W 1861 roku dobudowano do niej od strony południowej wieżę, która pełniła również funkcję dzwonnicy. Przed wejściem do kościoła stał pomnik cesarza Wilhelma I. Został odsłonięty w czerwcu 1903 roku. Nowy Rynek, podobnie jak obecny Plac Zwycięstwa, był centralnym punktem miasta, więc zawsze tutaj wiele się działo. Przy dawnym Nowym Rynku, dokładniej przy jego pierzei wschodniej, funkcjonowały targi i jarmarki. W okresie świątecznym były również takie specjalne jarmarki bożonarodzeniowe. Przy wschodniej pierzei funkcjonował również najpierw postój dorożek, a później postój taksówek, a także był przystanek autobusowy. Tutaj przy Nowym Rynku biegały się wszystkie linie autobusowe, które funkcjonowały w przedwojennej Pile. Oczywiście odbywały się tutaj różnego rodzaju inne wydarzenia, festyny, parady Pilskiej Jednostki Wojskowej, 149 Pułku Piechoty, który tutaj stacjonował. Wielka uroczystość miała miejsce w czerwcu 1903 roku, kiedy odsłaniano pomnik cesarza Wilhelma I. Ja chciałbym na chwilę zatrzymać się na jednym wydarzeniu, które odbyło się tutaj na Nowym Rynku i które przesądziło na wiele lat o przynależności państwowej Piły. Wiemy, że po zakończeniu I wojny światowej sprawa granic nie przedstawiała się tak prosto. Obradowali na ten temat politycy, którzy znaleźli się w Wersalu i do końca nie było pewne, po której stronie granicy znajdzie się Piła. Czy zostanie włączona do odradzającego się państwa polskiego, czy pozostanie w granicach Niemiec. Oczywiście obywatelom niemieckim zależało na tym, żeby Piła pozostała niemiecka i 6 czerwca 1919 roku zorganizowano tutaj potężną demonstrację, której domagano się pozostawienia Piły w granicach Niemiec. Władze miejskie przygotowały się dokładnie do tej manifestacji. Miała tutaj przybyć do Piły komisja graniczna, delegowana przez polityków z Wersalu i na miejscu, że tak powiem, przekonać się o tym, który żywioł, czy polski, czy niemiecki, ma tutaj przewagę i jak to wygląda w praktyce. Władze miejskie bardzo skrupulatnie przygotowały się do tej manifestacji. Kilka godzin przed przyjazdem delegacji otrzymano telefon z Bydgoszczy. Ściągnięto tutaj na plac uczniów, pracowników zakładów pracy, urzędów, również Niemców mieszkających w okolicach miasta Piły. Wydrukowano specjalne odezwy, które rozwieszono na słupach ogłoszeniowych i na witrynach sklepów. Także demonstracja wypadła okazale i przedstawiciele Komisji Granicznej i międzynarodowej prasy zostali, można powiedzieć, przekonani, że Piłę należy pozostawić w granicach państwa niemieckiego. Tak rzeczywiście się stało. Do 1945 roku Piła pozostała w granicach Niemiec.